No i bardzo dobrze. O, właśnie, bo król... nagrywamy. To ja jest nasz. Palówka. To jest kruk. Wieczorny nasz trening. Tu jest Kevin. Po biały kruk. Po treningu i teraz znowu jest na treningu. Tam jest Crispy. O, widać go. No jak teraz piłka wyleci na ulicę, to będzie niedobrze. Czyli to jest dodatkowa adrenalina. Mecz piłki nożnej zaraz przy ulicy. Strzelajcie z wyczuciem, żeby piłka nie wleciała na ulicę. Gramy tu, na placu Trzech Krzyży. Wszyscy patrzą. Kevin strzela. Patrzcie na moją. O, się ukułem, Krzysiaka. Teraz strzał. Crispy strzela. Nie! Prosto do Kevina. Ale padło w krzaki. Weronika się śmieje. No, bo wesoła akcja była. A teraz chłopaki muszą wydostać piłkę. Kto wydostanie pierwszy piłkę, bo tam są kolce. Tam są kolce. To nie takie proste, co nie? Jasne, po drugiej stronie. Jestem Ramzes z moim legionem. Nie mówię ekipa, bo to słowo jest trochę nadużywane. To jest mój legion. Niesforne chłopaczyska. Wszyscy dobrzy zawodnicy. Ej. Widzę, wyciągajcie książkę. To znaczy piłkę. Słowa mi się miksują. Książka. Ty dzisiaj jarałeś. A nie. Szałwie. No i jak? Dajemy prawie radę, ale trzeba patrzeć. Tego motora. Ej tam. To co robicie jest ciekawsze. No i co tam? Uwaga! Crispy wlazł do krzaków i wyciąga piłkę. Wyciągnął! Kevin! A gdzie jest starszy? Tam jest. Ogląda. Ksawery, ty robisz za publikę. Ty jesteś publicznością i kibicujesz im. Prawda? Tylko nie przeklinamy, bo to nagrywam. Bo to na YouTube'a pójdzie. No. Nagrywam. O nie! Jesteśmy zgubieni! O nie! Jesteśmy zgubieni! Patrzcie na moją akcję, ludziska. Bardzo dobrze. A chociaż liczycie jakieś punkty, czy co? 0-0. Remis teraz, okej. Okay. Jak wyleci po schodach, to jest punkt. A jak wyleci za kursy na paskę, to jest punkt. Dobra. Będzie, będzie. Ale to jakie ryzyko, dlatego że piłka za każdym razem jest... Oj, oj, oj. Pod hotel Sheraton. Kevin pobiegł odebrać piłkę. Jest już. To się liczy, czy się nie liczy? No nie wiem. No właśnie też nie wiem, ale to wy wiecie. Wy liczycie. Co? Kwiaty się przeleci przez kwiaty. To się nie liczy? No nie liczy się, bo to był tak jakby out. Out jest. To jest tak, powiedzmy, że to był out. Słucham? Dobrze. Kurtkę, okej. Okay. Co ty jest? A, nie jest, skaleczyłeś się chyba. Spokojnie, spokojnie. Nie przejmuj się w ogóle. Wyluzuj kompletnie. Są takie te covidowe wakacje. Znowu piłka tam? Znowu. No, jak się Crispy nazywa? Crispy, on jest Crispy, ty jesteś Kevin. On się nazywa Crispy. Po prostu Crispy, tak, Crispy. A ty jesteś Kevin. Moja. Jest piłka. Jest piłka. Ale moja!
Elelelele. Będzie 1-0? Ja nie mogę. No, uwaga. O, co? 1-0 dla Crispiego. Dobrze mówię, 1-0 dla Crispiego. 1-0 dla mnie. Kevin, musisz się odegrać. Dobrze grasz. Czasami to jest kwestia przypadku. Czasami to jest tylko kwestia przypadku. Wiesz, no piłka ci poleciała. Nie przejmuj się. Jesteś dobry. No. No uwaga, Crispy szykuje się do strzału. Kevin obronił bardzo ładnie. Jaka peta. I znowu piłka wyautowała się na jezdnię. No, teraz tam jest piłka, okej. Jest 2-0! Dobra, szybko, bo ona zaraz wyjdzie. No chodź się, no! Kevin! Gramy! 3, jeżeli już chyba. Jakie 4? 3 było. Przez teraz wyleciało jeszcze raz. Nie. Dobra, idziemy. Zostajemy i grajemy. I grajemy, tak, dawa. Dawaj. Zostajemy i grajemy, prawda? No. Nie. Ładnie broniłeś, dobrze. Walcz do ostatniej chwili. Kurde, Krzysztof, przegram. Ale próbuj. A poza tym, jeżeli nawet jest lepszy, to ucz się od lepszych. I wiesz co chodzi, też żebyś był dobry. Znowu. Jest 4-0. Cicho, bo nagrywam. Kevin? Ja pierdzielę. No nie ma! Ale są teraz takie, wiesz, no okazja wyjść, spędzić czasu trochę na dworzu. Chłopaki siedzą całymi... Jak to innym razem, a kiedy będzie kolejny raz? Nie wiadomo, więc trzeba wykorzystywać, póki jesteśmy razem, prawda? No tak, ale... Prawda, Weronika? A to nie ma co się kłócić, tylko lewaj, co tam te dziadki gadają. Nie przejmuj się kompletnie. Ty jesteś matką i ty decydujesz. Nie, się nie idziemy. Wyluzuj, uspokój się. Nie, idziemy. Dobrze jest. Nie, nie jest właśnie dobrze. Idziemy. Jesteśmy tu rodzinnie, miło, fajnie. No, prawda, Ksawery? Ona nie zobaczy nam, nie ma nas do pracy, że nie ma nas i pójdzie sobie. No właśnie, nie ma co się przejmować. Nie, dobra, idziemy. Ale chłopaki grają, bawią się. No i o to chodzi. Trzeba wykorzystywać takie chwile. Piękny, dzisiaj jest wieczór. Ciepło jest. Jest tak ciepło, jakby był teraz, nie wiem, wrzesień. Chociaż jest listopad. No i co tam, jak idzie Kevin? On ma dużo, ja 0. No strzel chociaż jednego, honorowego. Próbuj. Jest! 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 Piona! Teraz
Kevin. Ej, Kevin. No chciałem piąć. Ej. Babką. No właśnie, nie przejmuj się. Nie przejmuj. No nie przejmuj się, no. Idziemy. A nie ma dokąd iść. Na razie siedzimy tu, jest dobrze. Prawda, Ksawery? Nie, ale jest, bo naprawdę najlepszy cyrk. Ja nie będę ten. Ale nagramy, bo będzie tak, ciekawy cyrk. I będzie wesoły cyrk, prawda? Nie, dobra, idziemy. No. Idziemy. Ty. Tak, ale jeden był. Ale jeden był. Ale ja mam, on ma 6, a jeden. No ale chociaż honorowego masz. Dobrze! Mam to gdzie? No to będę uciekać i Betel będziemy uciekać i będziemy nagrywać to. Dobra, Karol, dawaj szybko! Kevin, jak tam piłka? Gdzie jest? Co? On jest tam. Tam jest? Co on tam robi? Nie! Który z was ma piłkę? A ty tam jesteś, Crispy? Ma piłkę, on ma piłkę! A, piłkę ma. Karol, idziemy już! Zaraz! Nie zaraz, już! On ma już 20. Kawinek. On ma 21. Ale na drugi raz się spotkamy, to może ty wtedy wygrasz. Albo żeby chociaż był remis. Będzie dobrze. Nie smuć się. Ten Crispy się schował. Ciekawe, czy go Kevin zauważy. Na ucho? Karny! A może karny? Nie! Karny nie? Czemu karny? Nie ma karny. No nie wiem. Dobra, dobra, stop! Powiedz mi na ucho. Co powiedzieć? Gdzie? Na ucho, gdzie masz? Spróbuj strzelić bardziej w prawą stronę. Ten gdzie tam. Tak mi się wydaje, no. Jest, nie? Tu! Idziemy. Wyluzuj. Ale słuchajcie, widzowie, mordeczki, w takim miejscu grać to jest naprawdę duża adrenalina, dlatego gramy między dwoma ulicami. Co prawda nie ma dużo samochodów, ale jakieś tam są. O, jak ładnie przyjąłeś, Kevin. I to jest mecz na prostu trzech krzyży, no. Ładnie przyjąłeś. Dwa? No. Piątka. Dobra, uwaga.
było. Bardzo ładnie. Przyjąłeś, no. A jak przyjąłeś? Z gracją. Niech auta poczekają, bo tu rozgrywa się mecz. Piłki nożne, 1-1. Samochody są na drugim miejscu. Piłkarze są ważniejsi. Tu proszę, Plaszcze Krzyży, gdyby kto nie wierzył. Pod hotelem Sheraton. O. A tu jest Weronika. Jej wspaniali synowie, jeden robi za publikę, a drugi gra. No i oczywiście ze mną Crispy. O, taki ładny Plaszcze Krzyży. I co tam? Znowu? To ile już jest? 9. 9? No. 9-2. Ja już nie mogę strzelać. Dobra, już nie ma tak. No to już się nie liczy, bo wiesz, on już tam nie, wiesz, już nie gra. To jak... Ej. Ej. Co jak się umawialiśmy, że nie można wychodzić? Cały czas wychodzi, Karol. Gdzie wychodzi? Od twarz do tu. Ja mam tylko na jednym miejscu. Na drugi raz musimy ustalić jasne zasady i przestrzegać. Ja o to mówiłem. Dobrze, na drugi raz będę również pełnił rolę arbitra. Wiesz o co chodzi? O. Karol nie ma siły. Karol nie ma siły, biedny. Wy jeszcze gracie na punkty, czy już nie? Jeszcze? No proszę, oni jeszcze grają. Kevin, ty masz 2 gole, tak? Znowu piłka wpadła w krzak. Co jest, że Kevin tak długo nie wychodzi? Trzeba sprawdzić. O, sama piłka wyleciała. Gdzie była? W krzakach? Tam. Nie ma. No, to się trochę tak mało liczy. 10-2? To się cały czas cieszysz, nie? Ty tam masz na wszystko wywalone, prawda, Ksawery? Nie masz racji, nie ma co się przejmować. Jezu, no to iść. Ja za to posiedzę. Dobra, chodźcie już, bo już naprawdę, no. Nie ma co się przejmować. Tak, nie ma co się przejmować. Weronika, się nie przejmuj. O. O. Nie ma. Nie. Była sama buja. No pewnie, że tak. Tak. Karol, Kevin, czyli... Nie, nie. Jest moja. Chociaż przegrywasz, to nie masz przez to problemu. Pete? No. Znowu. Kevin,
jest, Kevin jest bardzo honorowy. Muszę powiedzieć, że jest bardzo, bardzo honorowy, chociaż Crispy wygrywa. Już zaraz kończymy. Chociaż Crispy wygrywa, to Kevin przegrywa, ale czuje się po prostu dobrze, bo wie, że jest dobry, tylko akurat dzisiaj ma trochę słabszy dzień. No i poza tym Kevin umie przegrywać, bo wie, że każdy zawodnik kiedyś musi przegrać, jest to jakby normalne. Ale normalnie to Kevin jest bardzo dobry. Słucham? Tak się tylko od kamienia. Jak patrzcie. Co, gdzie jest piłka? Zobaczcie, jak wylądowała. Ja tą piłkę ukradłem z Agricole, ale cicho. Macie dać subskrypcję. Subskrybujcie kanał. Kevin tak żartuje, on nigdy nie kradnie żadnej piłki ani niczego. On tak droczy się trochę z widzami ze mną. Prawda, że to były żarty? Nagrywam. Niedobre, mam dzisiaj buty na tego. Ja dostałem piłką przed momentem. Ja mam dzisiaj niedobre buty, dlatego z fału przegrywam. Masz niedobre buty dzisiaj? O, dlatego przegrywam. A rzeczywiście, te buty w ogóle do piłki się nie nadają. Bo chciałem tu powiedzieć, że dzisiejszy mecz był kompletnie nieplanowany. Spontaniczny. Totalny spontan. I patrzcie, jaki to jest znaczek. Moje życie stracone. Nie mów takich rzeczy. Kevin, twoje życie nie jest stracone. Nie można tak... Nie będzie, będzie. Nie można tak mówić. Twoje życie nie jest stracone. Słyszysz? Wygrane. Tylko masz w to wierzyć. To się nie liczy. Prawie wygrana. Jeszcze raz. Tak. Ile jeszcze? Kevin. Jeszcze 3 minuty. 3 minuty. Jak strzeli 3 bramki, to jest już koniec. Albo jak ty strzelisz 3 bramki. Co? Albo jak ty strzelisz. Dobra. Znowu trzeba wyciągać piłkę. Tam. Masz dzisiaj, Kevin, trochę słabszy dzień, prawda? Drugi. Crispy, a ty zawsze jesteś takim dobrym zawodnikiem? No. Mam pasy. Jesteś po prostu coraz lepszy. Ja nie umiem pracować. Przyszedł 2 minuty. Kurde, mogę się postarać. No. Pierwsza połowa to była trochę kiepska. No, ale ty ogólnie umiesz czasami przegrać, prawda? Bo on jest normalną rzeczą, prawda? Że każdy kiedyś czasami wygrywa, czasami przegrywa. Oczywiście, że tak. Więc Kevin, nie martw się. Tak po prostu bywa. Mój zawodnik. Zobacz się na to. Ale ty cały mokry jesteś. Jakie ci włosy stanęły. Ale dasz to na YouTube. Super dobra. Oczywiście, cały czas nagrywamy. I to będzie na YouTubie. Ale moje stracone życie to zlikwiduj. Wiesz co, mówić można różne rzeczy, ale nie mów takich rzeczy, bo twoje życie jest bardzo ciekawe i będzie wygrane. Będę tak dzisiaj grał! O takiego Irokeza sobie fajnie. Się dam radę. No, jakiego Irokeza sobie fajnie. Może tak radę. No. Jakiego Irokeza. Może tak mi się postara. Fajnie, fajnie. Może mi tak się postara wygrać. No właśnie. A teraz jak będziesz biegał, no to będzie wiatr ci bardzo huczał włosy. No. Fajnie wyglądasz z takim Irokezem. No ile on będzie? A długo? Jest. Piła.
No, giwają się teraz. Oj, chodź, giwamy się. Dobry pomysł taki. No nie ma! Ja nie chcę latać. Samochód! Chodź, nagrywaj! Chodź, taki na. Ja cały czas nagrywam. Kurwa! Jezu, już idziemy, no! Kurde, na chorzej! Już zaraz będę! Jezu, mówię, zaraz będę! Już, Karol, idziemy! Już idę! Nie przejmuj się! Cicho! Nie przejmuj się! Jezu, dobra, już! Wyluzuj, w ogóle nie odbieraj telefonu. Tak, nie odbieraj telefonu. Słuchaj, ty jesteś ich matką i ty decydujesz. I żadne babki, dziadki nie są w stanie, ani to znaczy nie mają prawa cię zabronić, żeby oni sobie grali w piłkę. No to co? Jest dobra, my już idziemy, chodź. Nie przejmuj się. Tak, nie przejmuj się, zakładaj już kurtkę. Wyluzuj, dzieciaki się dobrze bawią. No chyba widać. Szybko! Znowu. Która w ogóle godzina jest? No, 8. A, 20. Piłka poleciała tam. Nie no, trzeba ją odzyskać, ej! To ja pójdę. No jest okej, luz. Spokojnie, spokojnie. Piłka odzyskana. Crispy, twoja mama dzwoni i musimy przerwać nagrywanie. I za chwilę jej powiem, że zaraz wracamy albo nie wiem co. Zobaczymy. No i co? Jaki teraz jest wynik, Crispy? 14-2. Nie, 3! A Crispy to sobie. Ale strzał. A słuchaj, wtedy co piłka wypadła, co poszedłem po tą piłkę, to był twój gol? Tak? A, to fajnie. O nie! Zawaliło trzeci. Teraz strzeli. Daj mi ci pory. O nie, nie. Ja nie mogę biegać.
tu kibice stoją, pełni napięcia. No ale jakoś nie słuchasz takich oklasków, jakichś, tak, albo takich... Dawaj, Karol! Dawaj, Karol! Co ty jemu kibicujesz mi? No bo to jego brat, no to jak ma być? No, ale to jest jego brat. Nawet jeżeli przegrywa, to dalej jest jego bratem. Czekaj. Dzięki za to. Dzięki. Stańcie obydwaj, tak? Jak ja przed chwilą. No dobra. Po co chodzi? Czyli tak, Crispy wygrał. 16 do 3. No. Kevin przegrał, ale Kevin chciał powiedzieć coś. No mów, co ja chciałeś powiedzieć? Okej. Bo wcześniej powiedziałeś, że życie stracone, ale życie twoje nie jest stracone, bo twoje życie to jest życie zawodnika, prawda? Moje życie nie jest stracone. Życie twoje to jest życie zawodnika, tak? Moje życie to jest zawodnika. Moje życie to jest życiem zawodnika. Chcę powiedzieć, że życie... Życie Kevina, chodź tu. Jest życiem zawodnika. Ej, tu, do kamery. Jest życiem zawodnika, które czasami przegrywa, jak no każdy. Pewnie. Ale umie wygrywać i to porządnie, bo nieraz widziałem jak wygra. Prawda? A co tam patrzysz? A, bez tej piłki nie może żyć. I jeszcze żonglerka na koniec, tak? No, podobał się mecz? Tak. Bardzo się podobał. Kasper wygrał. Kasper. No niestety, ale i drugi raz to może wygrać. Nie, po prostu każdy kiedyś wygrywa, każdy kiedyś przegrywa. Tak to w życiu jest. Jeżeli przegrywasz, to później będziesz wygrywał. No, a ty chcesz powiedzieć coś? Ja? Crispy? Co, że wygrałem po prostu. No. Nie miałem dobrego przeciwnika. No, dobry przeciwnik. Jak wygrałeś... Trochę strzelił ci. No, trochę strzelił. Jeżeli wygrałeś z Karolem... Jak był taki mega słaby, to miał 0. No właśnie, zgadza się. A jeżeli wygrałeś z Karolem, to jesteś dobry, bo Karol jest naprawdę dobrym zawodnikiem, a lepiej... Tylko korki załóż i będzie dobry. Oczywiście tak. Korki na beton. No na beton, no nie. No takie coś takie. Okej. Okay. No to co? No oczywiście babusia syneczkowi musi piękne zdjęcie zrobić, bardzo dobrze. No to co? No to do zobaczenia. Patrz. Subskrybujcie i piszcie komentarze. Do zobaczenia. No właśnie!